Bezbolesne i szybkie badanie, dające bezbłędny obraz, co dzieje się z naszymi oczami, będzie teraz możliwe dzięki nowoczesnemu laserowi, który trafił do Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Obrazy są doskonałej jakości i umożliwiają znacznie lepsze diagnozowanie przy leczeniu na przykład zaćmę. Nowe urządzenie jest najbardziej zaawansowanym narzędziem do badania oczu na świecie i jedynym na rynku o tak wielu możliwościach. Katowice mają je jako pierwsze w Polsce Magda Sińcewicz. Oczy zwierciadłem duszy. By jednak ten obraz był przejrzysty. prócz fachowej kadry potrzebny jest odpowiedni sprzęt, i takim właśnie może pochwalić się Katowicka placówka. To jest nie dla nas to jest dla pacjentów e, możemy leczyć ich szybko, bezpiecznie i dokładnie. To nie jest jeden laser. Tutaj mamy około 12 laserów, które możemy zastosować na jednej sali operacyjnej. Będzie w pełni wykorzystany i to są wszystko zabiegi, które możemy wykonywać na NFZ. To też jest bardzo ważne. Jaki sam fakt, że sala operacyjna, na której wykonywane będą nowoczesne zabiegi, jeszcze do niedawna miała przestać istnieć. Jednak udało się znaleźć odpowiednie fundusze, by ją wyremontować. Ja się bardzo cieszę, że Sejmik Województwa przyjął koncepcję utworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki. Ta inwestycja na lata 2023-2025 kosztuje nas prawie 19,5 miliona, ale jak widać tutaj przede wszystkim te zmiany, jeżeli chodzi o zakup sprzętu, remonty, modernizację. Ten szpital, który miał być planowany, powiem Państwu 3-4 lata temu przynajmniej taka była wizja, żeby go zamknąć. No dzisiaj po zaangażowaniu się. Bardzo mocno ze strony samorządu województwa i przekierowaniu środków odzyskuje swój blaz, odzyskuje swoje miejsce. Miejsce, do którego trafiają nie tylko mieszkańcy Katowic czy Województwa Śląskiego, ale także ci spoza naszego regionu. 13-letni Mateusz Skęt trafił tu w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas gry w ulubionego Badmintona. Niestety uderzenie było tak silne, że nastąpiło wstrząśnienie siatkówki. Łąki no, sekund, po prostu odwiedziliśmy krótko, no i po prostu z siłą e, uderzył mi smeczem w oko prosto, lewe. No, no i tak się to skończyło, tutaj jestem. Jest w dobrych rękach, teraz tylko potrzeba trochę czasu i cierpliwości, by wszystko dobrze się zagoiło. W tym momencie niestety w takim stanie oczko jest, że musimy czekać, bo jest tam dużo krwi, także. No, leczymy cały czas. Na pewno jest bardzo ważne, prawda? E, świadomość, e, że, że fachowi ludzie zajmują się dzieckiem jest to bardzo ważne. No, dobrze trafiliśmy, jest tu bardzo dobra opieka. Opieka fachowej kadry wspieranej przez nowoczesne technologie, bo ostry wzrok to jedno, ale szerokie horyzonty to coś znacznie więcej.